Książki czytane. Katarzyna Imerych. Część 57. 1. Trzęsienie ziemi. Pojawienie się umarłych w Jerozolimie. Gdy Jezus z głośnym wołaniem oddał ducha swego w ręce Ojca Niebieskiego, widziałam, jak dusza Jego w postaci świetlistej spłynęła po krzyżu do otchłani, otoczona gronem jasnych aniołów, między którymi poznałam Gabriela. Przybywszy do otchłani, wysłał Jezus zaraz wiele dusz, by wstąpiwszy w swe ciała, wyszły na świat, upomnieć zatwardziałych grzeszników i dać o nim świadectwo. Trzęsienie ziemi, powodujące pęknięcie Kalwarii, dało się odczuć szeroko i daleko, a głównie w Jerozolimie i całej Palestynie. Zaledwie uspokojono się trochę w mieście i świątyni po ustąpieniu ciemności, gdy dało się czuć silne trzęsienie ziemi i usłyszono głośny trzask walących się w wielu miejscach budynków. Przerażenie ogarnęło wszystkich na nowo ze zdwojoną siłą. Wszczął się popłoch, ludzie zaczęli uciekać na oślep w różne strony, gdy wtem, jakby dla uzupełnienia wszelkiej okropności, ujrzeli kroczące poważne trupy dawno zamarłych ludzi, głuchym, grobowym głosem wypowiadającej groźne przestrogi. W świątyni rozpoczęła się właśnie na nowo ceremonia zabijania baranków, przerwana z powodu zaćmienia słońca i już triumfowali arcykapłani, że słońce znowu świeci, gdy nagle ziemia zadrżała w posadach, dał się słyszeć głuchy huk i trzask walących się murów, a zarazem szelest rozdzierającej się zasłony. Głucha, trwożna cisza zapanowała na chwilę wśród zebranych tłumów, po czym dały się słyszeć głośne okrzyki trwogi. Ale nie wszędzie dało się widzieć równocześnie ogólne zamieszanie i rozprężenie. Świątynia była ogromna, tłumy ludu niezmierne, przy tym ściśle oznaczony był porządek, w jakim przypuszczano i odprawiano gromady ludzi, niosących baranki na rzeź, a cała ta czynność zabijania, wypuszczania krwi i pokrapiania nią ołtarza, spełniana przez liczny szereg kapłanów, tak była skomplikowana i spójna w organiczną całość, że przestrach nie mógł w jednej chwili stać się ogólnym, tym bardziej, że ceremonii tej towarzyszyły głośne śpiewy i dźwięk puzonów. Świątynia mieściła w sobie mnóstwo osobnych oddziałów i krużganków. Otóż teraz na razie odbywał się dalej spokojnie obrzęd ofiarny, dopiero gdzie indziej wybuchał popłoch i przerażenie. W trzecim znów miejscu już zdołali kapłani uspokoić przerażonych. Dopiero, gdy zmarli pojawili się tu i ówdzie w świątyni, w ten czas już ustał wszelki porządek i ofiarę przerwano, uznając świątynię za zanieczyszczoną. Lecz i teraz trwoga nie ogarnęła wszystkich tak nagle, jak to się zdarza w płonącym budynku, kiedy to wszyscy cisną się naraz do wyjść, dusząc się i tratując. Niektóre części świątyni opustoszały, bo spłoszony tłum rozbiegł się w jednej chwili, w innych miejscach potrafili kapłani zaprowadzić spokój, w innych wreszcie nie zdawano sobie jeszcze dokładnie z wszystkiego sprawy. Ale ogółem wziąwszy, popłoch był nadzwyczajny. By lepiej uzmysłowić sobie ten stan rzeczy w świątyni, przedstawmy sobie wielki rój mrówek, zajętych w porządku gorliwą pracą. Spróbujmy rzucić kamyk w ten rój, lub poruszyć go w którymś miejscu kijem, a zobaczymy, że w tym miejscu powstanie zamieszanie, popłoch, niepokój, podczas, gdy nieco dalej odbywa się praca w zwykłym trybie, ale i to miejsce, zagrożone przez chwilę, wraca wnet do dawnego porządku i praca odbywa się dalej. Arcykapłan Kajfasz w swej zuchwałości bez granic nie stracił głowy w ogólnym popłochu. Przy pomocy swego stronnictwa usunął częściowo niebezpieczeństwo, zarówno przezornemu zwierzchnikowi zbuntowanego miasta, przez groźby, prośby, dogadywania, rozdzielenie przeciwnych partii i różne mamidła. Głównie przez swój piekielny upór i pozorny spokój, wysiłkiem zdobyty, osiągnął przynajmniej tyle, że zamieszanie nie stało się powszechnym i niebezpiecznym i że ogół pospólstwa nie tłumaczył sobie tych strasznych zjawisk jako świadectwa niewinnej śmierci Jezusa. Rzymska załoga zamku Antonia poczyniła także wszelkie możliwe kroki do utrzymania porządku. Tak więc, chociaż wielki był przestrach i zamieszanie i chociaż uroczystości świąteczne przerwane zostały, przecież do rokoszu nie przeszło. Jasny płomień rozprzężenia przygasł i żarzył się tylko,
jako trwoga w piersiach pospólstwa, które rozpraszając się po domach, wnosiło go z sobą pod dachy. Ale i tu potrafili go niezmordowani w działaniu faryzeusze w przeważającej części przygasić. Tak przedstawiał się stan rzeczy w głównych zarysach. Z pojedynczych szczegółów przypominam sobie następujące: wskutek trzęsienia ziemi zachwiały się w posadach dwa wielkie filary u wejścia do miejsca świętego. Podnóże, dźwigające je, zapadło się, a one tonęły na obie strony, lewy na południe, prawy na północ. Zarazem rozdarła się z głośnym szumem rozpięta między nimi zasłona od góry do dołu i rozdarta, opadła po obu stronach na ziemię. Zasłona ta była wspaniała i można było rozróżnić następujące kolory: czerwony, błękitny, biały i żółty. Na zasłonie odtworzone były grupy gwiazd i różne figury, jak na przykład miedziany wąż. Miejsce święte, zwykle zasłonięte, ukazało się teraz po opadnięciu zasłony oczom wszystkich. Obok miejsca świętego, w murze północnym, był modlitewnik Symeona. Trzęsienie ziemi zawaliło powały tego modlitewnika, a z bocznej ściany od świątyni wypadł ogromny kamień. W kilku salach pozapadały się podłogi, gdzieniegdzie pokrzywiły się schody, runęły kolumny. Z otworów w ścianie modlitewnika Symeona, powstałego przez wypadnięcie kamienia, wyszedł arcykapłan Zachariasz, zamordowany niegdyś między świątynią a ołtarzem i stanąwszy w miejscu świętym, przemówił groźnie do kapłanów, wspomniał o śmierci innego Zachariasza i Jana, a także o mordowaniu proroków. Na wielkiej mównicy zaś pojawiali się jako duchy dwaj młodo zmarli synowie pobożnego arcykapłana, Szymona Justusa, pradziada starego Symeona, który prorokował Jezusowi przyszłość podczas ofiarowania w świątyni, ci także wyrzucali groźnie faryzeuszom mordowanie proroków, głosili upadek dotychczasowej ofiary i upominali wszystkich, by przyjęli naukę ukrzyżowanego. Następnie pojawił się na ołtarzu Jeremiasza, wołając groźnie, że już skończyła się stara ofiara, a zaczyna nowa. Tam, gdzie tylko Kajfasz lub sami kapłani byli świadkami tych zjawisk, starano się zataić je, zaprzeczać ich prawdziwości, surowo zakazano mówić o tym, by nie szerzyć popłochu. Wtem dał się słyszeć głośny szum, drzwi świątyni otworzyły się same i usłyszano głos: uchodzimy stąd. Ujrzałam, że to aniołowie opuszczają na zawsze świątynię. Zadrżał ołtarz kadzielny, naczynie z kadzidłem przewróciło się, zawaliła się szafa z księgami pisma i wszystkie księgi pomieszały se bezładnie. Zamieszanie coraz wzrastało, nikt już nie zdawał sobie sprawy, co za pora jest. Nikodem, Józef z Arymatei i wielu innych wyznawców Jezusa, odeszli ze świątyni na zawsze. Gdzieniegdzie w salach i na kurtynach leżały trupy, gdzie indziej znów zmarli chodzili wśród tłumu, rzucając ponure groźby. Dopiero na głos aniołów, opuszczających świątynię, powrócili do grobów. W przedsionku zawaliła się mównica. Na ten ogólny rozruch weszli do świątyni ci faryzeusze, którzy, nawróceni już, wrócili z Kalwarii, teraz, widząc te znaki, tym bardziej utrwalili się w prawdzie i zaczęli czynić gwałtowne wyrzuty Annaszowi i Kajfaszowi, a wreszcie opuścili świątynię. Annasz, właściwie główny, choć tajemny nieprzyjaciel Jezusa, który od dawna już knuł skrycie intrygi przeciw Jezusowi i uczniom, jako też pouczał oskarżycieli, jak mają świadczyć fałszywie przeciw Jezusowi, teraz ze strachu odchodził prawie od zmysłów, uciekał z kąta w kąt i krył się w najdalszych zakątkach domu i świątyni. Wreszcie chwyciły go gwałtowne kurcze, jęczącego z bólu zanieśli go stronnicy jego do jednej z odosobnionych komnat i stanęli bezradni wkoło niego. Kajfasz dodawał mu otuchy, ściskał go serdecznie, ale nadaremnie. Pojawienie się umarłych przygnębiło Annasza do szczętu. Kajfasz także strwożony był bardzo, ale szatańska jego zatwardziałość i duma nie pozwoliły mu to dać po sobie poznać. Wszystkiemu sprzeciwiał się zuchwale, grożącym znakom cudownym i własnej skrytej trwodze przeciwstawiał z wytartym czołem swą złość i dumę. Zmuszony przerwać ceremonie religijne, nakazywał surowo wszystkie te cuda zaszłe w świątyni, o których nie doszła jeszcze wieść do ogółu mieszkańców, zachować w ścisłej tajemnicy. Sam ogłosił i kazał kapłanom dalej tak rozgłaszać,
Zjawiska to gniewu Bożego ściągnęli sami stronnicy ukrzyżowanego Galilejczyka, bo zanieczyszczeni przyszli do świątyni. Przyczyną całego strachu byli sami nieprzyjaciele świętego zakonu, który Jezus chciał obalić. Wiele znowu trzeba także złożyć na karb czarodziejstwa Galilejczyka, który, jak za życia, tak i teraz jeszcze, w chwili śmierci, zakłócił spokój świątyni. Takimi to wykrętami udało się Kajfaszowi pewnej części zamknąć usta, innych groźbą zmusił do milczenia. Było jednak wielu takich, których te znaki cudowne rzeczywiście wzruszyły i ocuciły z zaślepienia, ale ci do czasu nie zdradzali się ze zmianą usposobienia. Obchód święta odłożono aż do oczyszczenia świątyni, baranków nie skończono jeszcze zabijać, a teraz zaniechano tego. Lud rozszedł się powoli do domów. Grób Zachariasza, znajdujący się pod murem świątyni, zapadł się od dołu i runął częściowo, przez co powypadały z murów kamienie. Stąd wyszedł Zachariasz, ale na powrót ułożył się na wieczny spoczynek w innym nieznanym mi miejscu. Z martwych wstali synowie Szymona i Justusa, ułożyli się na powrót w grobie u stóp góry świątyni w tym czasie, gdy zwłoki Jezusa przygotowywano do złożenia w grobie. Podczas tych zajść w świątyni, nie inaczej działo się w całym mieście. Zaraz po trzeciej godzinie pozapadało się wiele grobów, głównie w północno-zachodniej dzielnicy, obfitującej w ogrody. Tu i ówdzie widać było w pootwieranych grobach całe zwłoki, poobwijane w całuny, w innych były tylko szczątki zbutwiałych szmat i garstki kości. Zaduch nie do wytrzymania rozchodził się z niektórych grobowców. W budynku sądowym Kajfasza zawaliły się schody, na których stał zelżony Jezus, a także część ogniska w dziedzińcu, gdzie Piotr pierwszy raz zaparł się Jezusa. Uszkodzenie było tak wielkie, że musiano potem obrać inne wejście. Tu pojawił się zmarły arcykapłan, Szymon Justus, pradziad Symeona, i groził zebranym licznie członkom rady karą za niesprawiedliwy wyrok w tym gmachu. Służący, którzy wczoraj w nocy ułatwili wejście do dziedzińca Piotrowi i Janowi, nawrócili się zaraz i uciekli do grot, w których ukrywali się uczniowie. W pałacu Piłata znowu rozpękło się kamień i zapadło się miejsce, z którego Piłat przedstawił ludowi ubiczowanego Jezusa. Cały pałac chwiał się w posadach. W dziedzińcu sąsiedniego budynku sądowego zapadło się zupełnie miejsce, gdzie zagrzebane były zwłoki niewinnych niemowląt, pomordowanych na rozkaz Heroda poprzedniego. I na wielu innych miejscach pozapadały się mury, jednak nigdzie nie trafiło się tak, by cały budynek zawalił się w gruzy. Zabobonny Piłat, w wielkim tym strachu, starcił zupełnie głowę i nie zdołał nic przedsięwziąć. Trzęsienie ziemi chwiało jego pałacem, podłoga uginała się pod jego stopami, więc bezradny, wystraszony, uciekał z jednej komnaty do drugiej, a tu zmarli pojawili się na dziedzińcu, krzycząc za nim groźnie, głosząc mu karę za niesprawiedliwy sąd i sprzeczny wyrok, wydany na Jezusa. Piłat mniemał w strachu, że to bogowie proroka Jezusa się mu pojawiają, więc wreszcie zamknął się w skrytym zakątku pałacu, palił kadzidła i składał ofiary swym bożkom, a nawet czynił im uroczyste śluby, aby tylko nieszkodliwym dlań uczynili bogów Galilejczyka. Herod także, odchodząc prawie od zmysłów ze strachu, kazał pozamykać wszystkie drzwi pałacu i siedział cicho, niepewno jutra. Było pewnie ze 100 tych zmarłych, którzy przybrawszy się w ciało pojawili się w Jerozolimie i okolicy, a byli między nimi mężowie z różnych, nawet z najdawniejszych wieków. Zmarli pojawiali się najczęściej parami w różnych punktach miasta, zastępowali drogę uciekającym w popłochu ludziom i karcili ich surowo, dając świadectwo Jezusowi. Grobowce leżały przeważnie w dolinach poza miastem, rozrzucone pojedynczo, ale sporo ich było także w nowo założonych dzielnicach, głównie w dzielnicy ogrodowej północno-zachodniej, między bramą narożną a tą, którą wyprowadzano Jezusa. Groby te leżały dawniej poza obrębem miasta, ale gdy miasto się rozszerzyło, weszły one w jego granice. Były także grobowce stare, zapomniane, koło świątyni i pod świątynią. Grobów pootwierało się mnóstwo, ale nie wszyscy zmarli z nich powstali. Widać było ich trupy we wspólnych grobach, ale tylko ci,
których dusze Jezus wysłał z otchłani, wstawali, uchylali całunę z twarzy i sunąc po ulicach, śpieszyli do rodzinnych swych domów, wchodzili do mieszkań potomków, surowo karcąc ich za współudział w zamordowaniu Jezusa. Ci, którzy za życia byli zaprzyjaźnieni, szli i teraz razem po dwóch przez ulicę. Długie całuny sięgały aż do ziemi, więc nie widać było, czy stawiali kroki jak żywi ludzie, zdawało się raczej, że płyną lekko i mkną tuż ponad ziemią. Ręce owinięte mieli zwyczajnie w szerokie opaski, niektórzy zaś mieli okryte ręce szerokimi rękawami, spiętymi na ramionach. Całuny odrzucone były z twarzy na głowę, więc widać było blade, pożółkłe lica, zasuszone, kościste, o długich brodach. Głos ich brzmiał jakoś głucho, złowrogo, nieswojo. Ten głos i to niepowstrzymane, bezwzględne posuwanie się z miejsca na miejsce było jedyną oznaką ich istności. Owszem, zdawało się, że nie ma w nich nic rzeczywistego, tylko głos. Stosownie do stanu, wieku i zwyczaju, przyjętego za ich życia, rozmaicie byli odziani. Na drogach rozstajnych, gdzie podczas pochodu na Golgotę otrębywano wyrok Jezusa, przystawali zmarli, głosili chwałę Jego i rzucali klątwy na morderców. Ludzie przystawali z daleka, nadsłuchiwali ze drżeniem i uciekali w popłochu, gdy zjawiska się poruszyły. Na forum przed pałacem Piłata wykrzykiwali zmarli i grozili najwięcej, przypominam sobie między innymi słowa, krwawy sędzio. Lud rozpraszał się na widok nieboszczyków z przestrachem. Chowano się w najciemniejsze kryjówki i zakątki, trwoga panowała w całym mieście. Dopiero około 16:00 powrócili zmarli do swych grobowców, po zmartwychwstaniu Jezusa pojawiły się także w wielu miejscach duchy. Na dziś przerwała się ofiara w świątyni i zamęt był ogólny, a mała tylko część mieszkańców spożywała wieczorem baranka wielkanocnego. Między powstałymi trupami nie widziałam nigdzie krewnych Jezusa. W innych miejscowościach Palestyny powstawali także gdzieniegdzie umarli z grobów, pojawili się swoim krewnym i dawali świadectwo o posłannictwie Jezusa Chrystusa. Tak na przykład w okolicy Hebron pojawił się wielu ludziom zmarły dawno Zadoch, jeden z ostatnich proroków, który żył na 100 lat przed Chrystusem. Był to mąż bardzo bogobojny, za życia oddał całe swe mienie na ubogich i na świątynię i założył osadę esseńską koło Hebron. Z wielkim pragnieniem oczekiwał przybycia Mesjasza, miewał objawienia mesjańskie i pisał proroctwa o Jezusie. Miewał też często styczność z przodkami świętej rodziny. W jednym z poprzednich objawień widziałam, że dusza jego jedna z pierwszych połączyła się z ciałem w tym dniu śmierci Chrystusa, a potem, gdy ciało spoczęło na powrót w grobie, wraz z innymi duszami należała do orszaku Jezusa. Uczniom, ukrytym w grotach, pojawiali się także zmarli i upominali ich. Zaćmienie słońca i trzęsienie ziemi obejmowało nie tylko Jerozolimę, lecz rozciągało się także na inne ziemie Palestyny, a nawet na dalsze kraje, i tam panował popłoch. Trzęsienie ziemi poczyniło znaczne spustoszenie. W Tirze zawaliły się wieże więzienia, z którego niegdyś wykupił Jezus więźniów, a także inne budynki doznały uszkodzeń. W ziemi Habul spustoszenia były znaczne na wielu miejscach. W całej Galilei, w której Jezus najwięcej wędrował, runęły w wielu miejscach poszczególne budynki, szczególnie domy faryzeuszów, którzy najzacięciej prześladowali Jezusa, a obecnie wszyscy byli na świętach w Jerozolimie. Zawalone domy zagrzebały w swoich gruzach ich żony i dzieci. Bardzo znaczne szkody wyrządziło trzęsienie ziemi nad Morzem Galilejskim. W Kafarnaum zawaliło się wiele budynków, cała przestrzeń między Tyberiadą a ogrodami Serobabela, królika z Kafarnaum, uległa zupełnemu zniszczeniu. Cały cypel skalny za pięknymi ogrodami królika koło Kafarnaum runął na dół. Wody jeziora wystąpiły i zalały dolinę aż po miasto, podczas gdy przedtem oddalone było Kafarnaum od jeziora prawie o pół godziny drogi. Dom Piotra i mieszkanie Najświętszej Panny, znajdujące się przed miastem od strony jeziora, pozostały nieuszkodzone. Morze Galilejskie do głębi się podczas trzęsienia ziemi wzburzyło. Tu i ówdzie pozapadał się brzeg, gdzie indziej za to podniósł się, tworząc nowy ląd.
Kształt wybrzeże zmienił się przez to znaczenie i zbliżył się więcej do obecnego stanu, w ogóle trudno nawet teraz rozpoznać pierwotny kształt wybrzeży. Najznaczniejsza zmiana nastąpiła na południowo-zachodniej stronie jeziora zaraz poniżej Tarchei, długa, czarna tama kamienna, oddzielająca wypływ Jordanu, zapadła się zupełnie, wyrządzając wielkie spustoszenia. Wielkie szkody wyrządziło trzęsienie ziemi na wschodnim wybrzeżu jeziora, gdzie to wieprze Gergezańczyków, opętane przez czartów, rzuciły się w bagno, dalej w Gergezie, Gerazie i całym okręgu Chorazin. Góra drugiego rozmnożenia chleba doznała także wielkiego wstrząśnięcia, a kamień, na którym rozmnażał Jezus chleb, rozpękł się na dwoje. W samej Panei i w okolicy zawaliło się wiele domów. Z niektórych miast Dekapolis połowa tylko została, nawet miejscowości w Małej Azji ucierpiały wiele, na przykład Nicea, głównie za miejscowości na wschód i północny wschód od Panei. Wielkie spustoszenie nawiedziło górną Galilę, mnóstwo faryzeuszów znalazło w ojczyźnie po powrocie ze świąt tylko gruzy i trupy. Niejednemu doniesiono o tym już do Jerozolimy i dlatego to nieprzyjaciele Jezusa aż do zielonych świąt siedzieli cicho i nie ważyli się występować śmielej przeciw wyznawcom Zbawiciela. Świątynia na górze Garizim doznała znacznych uszkodzeń. Stał w niej nad studnią posąg bożka pod ozdobnym dachem, dach ten razem z bałwanem zapadł się w studnię. W Nazarcie runęła połowa synagogi, z której wypędzili niegdyś Żydzi Jezusa, zapadło się także miejsce na górze, skąd chciano go strącić w przepaść. Słowem, góry, doliny i miasta odczuły dotkliwie trzęsienie ziemi, ale odczuły je także i rzeki i tak doznało znacznych zmian łożysko Jordanu, przez wstrząśnienie brzegów jeziora i wzburzenie bocznych dopływów powstały różne zapory, woda musiała torować sobie inną drogę. To też bieg Jordanu zmienił znacznie się w wielu miejscach. Macherus i inne miasta Heroda nie doznały żadnej szkody, nie doszła tam karząca groźba Boża, ale też nie doszła i skrucha, podobnie jak u owych uczestników pojmania Jezusa w Ogrójcu, którzy nie upadli na ziemię, ale też i nigdy nie powstali. Złe duchy, gnieżdżące się w różnych miejscowościach, zapadały się gromadami w ziemię wraz z gruzami domów i złomami gór. W takich chwilach przypominały wstrząśnienia ziemi konwulsyjne drgania opętanego, w którym gnieżdżący się wróg czuje, że musi ustąpić i wypuścić ze szponów swą zdobycz. Koło Gergezy osunęła się część góry, z której niegdyś rzuciła się w bagno nabrzeżne trzoda wieprzów i widziałam jak wraz z usuwającą się ziemią zapadło się w bagno roje złych duchów na kształt posępnej, groźnej chmury. Przypominam sobie z tego dnia jedno zdarzenie, ale nie bardzo dokładnie. Było to, zdaje mi się, w Nicei. Widziałam wielką przystań, w której pełno okrętów stało na kotwicy. Tuż koło przystani stał budynek z wyniosłą wieżą. Zamieszkały przez pewnego poganina, strażnika tej przystani. Jako strażnik musiał często wychodzić na szczyt wieży i badać widnokrąg, czy nie nadpływają jakie okręty, lub w ogóle czy co nie zaszło. Tego dnia, w którym Jezus skonał, usłyszał on jakiś głośny szum i zgiełk w porcie wśród okrętów. Zaniepokojony, czy nie zbliża się jakiś nieprzyjaciel, wybiegł na wieżę, rozglądnął się po przystani i oto ujrzał nad okrętami mnóstwo unoszących się w powietrzu ciemnych postaci, które żałośnie zaczęły wołać, jeśli chcesz ocalić te okręty, to niech wypłyną stąd, bo musimy pogrążyć się w otchłani, umarł bowiem właśnie wielki Pan. Słowa te przypominam sobie wyraźniej, ale zjawiska mówiły coś jeszcze więcej, dawały temu strażnikowi różne polecenia. Pouczały, gdzie i jak podczas najbliższej podróży morskiej ma rozgłaszać to, co mu poleciły i wreszcie upomniały go, by przyjął uprzejmie posłów, którzy przybędą tu głosić naukę zmarłego. Były to, jak poznałam, złe duchy, zmuszone mocą Bożą ostrzec tego poczciwego człowieka i uczynić go, zwiastunem ich własnego, haniebnego poniżenia. Strażnik postarał się rzeczywiście o zabezpieczenie okrętów, bo właśnie zbliżała się straszna nawałnica. Widziałam, jak podczas burzy czarci rzucili się z rykiem w morską toń. Równocześnie trzęsienie ziemi pogrzebało połowę miasta w gruzach,
Dom strażnika pozostał nienaruszony. Wnet potem wybrał się ten człowiek na swym okręcie w długą podróż i spełnił wiernie dane mu przez czartów polecenie, bo wszędzie głosił śmierć wielkiego pana, jak nazwali czarci Jezusa. W długi czas potem przybyły do Rzymu, gdzie wzbudził powszechne zaciekawienie swymi opowiadaniami. Kilka razy miałam jeszcze widzenie o tym człowieku, ale szczegóły wyszły mi z pamięci. Przypominam sobie jeszcze, że zdarzenie to w porcie zmieszano potem w dalszym opowiadaniu z jakąś historią jego podróży i że wieść o tym rozeszła się szeroko, jednak nie mogłam dokładnie spamiętać. Nie przypominam sobie nawet dobrze jego imienia, zdaje mi się, że zwał się Thamus, czy też Trammus. 2. Józef żądał od Piłata ciało Jezusa. Zaledwie po tych strasznych przejściach zapanował w mieście jaki taki spokój. Zaraz zasypano strwożonego Piłata ze wszystkich stron sprawozdaniami z tego, co zaszło. Równocześnie wysłała Wielka Rada, stosownie do powziętej rano uchwały, posłów do Piłata, by kazał ukrzyżowanym pogruchotać kości i tak uśmierconych zdjąć z krzyża, by nie wisieli przez szabat. Piłat wyznaczył do tego siepaczów i wysłał ich na Golgotę. Zaraz potem pojawił się u Piłata człowiek Rady Józef z Arymatei. Wiedział on już o śmierci Jezusa i radził był z Nikodemem, że pogrzebią ciało Zbawiciela w grobowcu skalnym w Józefa ogrodzie leżącym nie bardzo daleko od Kalwarii. Zdaje mi się, że przedtem był już poza miastem i wypowiedział się o wszystkim. W każdym razie wysłał już ludzi do swego ogrodu, by oczyścili grobowiec i wykończyli wewnątrz niektóre szczegóły. Nikodem, czekając powrotu Józefa, zjął się tymczasem zakupem chust i wonności do zabalsamowania ciała. Józef znalazł Piłata strwożonego bardzo i pomięszanego, bez najmniejszego strachu, otwarcie, poprosił go, by pozwolił mu zdjąć z krzyża ciało Jezusa, króla żydowskiego, bo chce złożyć go w swym własnym grobie. Piłat jeszcze bardziej przeraził się i zmieszał, widząc, że znakomity ten mąż prosi go tak natarczywie o pozwolenie oddania ostatniej czci ciału Jezusa, tego samego, którego on wydał na haniebną śmierć krzyżową. Wspomniał na niewinność Jezusa i tym większa trwoga targnęła jego sumieniem. Ale zapanował nad sobą i na pozór obojętnie i z podziwem zapytał, czyż już umarł? Pytał tak dlatego, bo dopiero przed kilku minutami wysłał się paczów, by dobili ukrzyżowanych przez połamanie im kości. Zaraz też kazał zawołać do siebie setnika Benadara, który rozmówiwszy się w grotach z uczniami, przybył już do miasta i zapytał go, czy rzeczywiście umarł król żydowski. Wezwany Abenadar zapewnił go o śmierci Jezusa, podał, że stało się to o trzeciej godzinie, przytoczył ostatnie słowa Jezusa i głośny okrzyk przekonaniu, wspomniał o trzęsieniu ziemi i pęknięciu skały. Piłat pozornie zdawał się tylko dziwić, że Jezus umarł tak prędko, bo ukrzyżowani zwyczajnie dłużej żyli, ale w duchu osłupiał i zatrwożył się na nowo, przekonawszy się, że straszne te znaki cudowne przypadły dokładnie na czas skonania Jezusa. Chcąc też może teraz trochę osłodzić swoje poprzednie okrucieństwo względem Jezusa, wydał zaraz Józefowi z Arymatei rozporządzenie na piśmie, którym darowywał mu ciało króla żydowskiego i pozwalał mu zdjąć je z krzyża i pogrzebać. Cieszył się przy tym z tego, iż popsuł tym szyki najwyższym kapłanom, którzy pragnęli Jezusa widzieć pogrzebanego wraz z obłotrami. Zdaje mi się także, iż posłał nawet samego Abenadera, gdyż widziałam go przy zdjęciu Jezusa z krzyża. Wyszedłszy od Piłata, poszedł Józef prosto do pewnej bogobojnej niewiasty, gdzie czekał na niego Nikodem. Dom tej niewiasty stał na szerokiej ulicy tuż przy wejściu na ową wąską uliczkę, w której to tak wyszydzono i zelżono Jezusa zaraz na początku gorzkiej drogi krzyżowej. Niewiasta ta sama handlowała wonnymi ziołami i drogimi olejkami, więc u niej zakupił Nikodem sporo ziół i korzeni wonnych do balsamowania. Ona też zajęła się sama zakupem innych wonności, których nie miała na skałdzie, dalej chust i opasek do obwijania zwłok. Wszystko to poznosiła, zwinęła i zapakowała tak, by wygodnie było nieść. Józef z Arymatei poszedł jeszcze w jedno miejsce i kupił piękny, delikatny, bawełniany całun, 6 łokci długi, a kilka łokci szeroki,
Słudzy wynieśli z szopy, stojącej obok domu Nikodema, drabiny, młotki, kołki, wazy, naczynia, gąbki i wszystko, co było potrzebne. Drobniejsze rzeczy napakowali na lekkie nosze, podobne do tych, co unosili uczniowie z zamku Macheru z ciało Jana Chrzciciela. 3. Otwarcie boku Jezusa. Łamanie kości łotrom. Na Golgocie tymczasem cicho było i smutno. Niebo było posępne, smutek głęboki odzwierciedlał się w całej naturze. Tłum przeważnie rozproszył się już i pochował trwożnie. Matka Jezusa, Magdalena, Maryja Kleofy, Salome i Jan stali lub siedzieli naprzeciw krzyża, pozakrywawszy głowy, pogrążeni w głębokim smutku. Kilku żołnierzy siedziało na wale, zatknąwszy przy sobie włócznie rozmawiali z innymi, stojącymi niżej. Kasjus tymczasem jeździł na koniu po całym placu. Wtem nadeszło 6 oprawców, niosąc drabiny, łopaty, powrozy i ciężkie trójgraniaste sztaby żelazne do druzgotania kości. Za ich zbliżeniem cofnęli się nieco w tył przyjaciele Jezusa. Serce Najświętszej Panny przejęła nowa boleść na myśl, że może oprawcy zechcą znieważyć zwłoki jej syna. Rzeczywiście wleźli oprawcy po drabinach na krzyż, zaczęli ruszać Najświętszym Ciałem Jezusa, twierdząc, że tylko udaje umarłego. Czuli wprawdzie, że ciało jest zimne, skostniałe, ale jeszcze nie chcieli uwierzyć, że umarł. Dopiero za wstawiennictwem żołnierzy, uproszonych przez Jana, pozostawili tymczasem w spokoju zwłoki Jezusa i zwrócili się do jeszcze żyjących łotrów. Po 2 siepaczów wlazło na każdy krzyż po drabinach i żelaznymi maczugami zaczęli gruchotać łotrom kości u rąk, powyżej i poniżej łokci. 3. oprawca gruchotał w ten sam sposób kolana i golenie. Geznasowi, ryczącemu straszliwie z bólu, zgruchotano w dodatku 3 uderzeniami klatkę piersiową. Dezmas jęczał głośno i wreszcie skonał, był on pierwszym ze śmiertelnych, którego dusza ujrzała na drugim świecie Odkupiciela. Odwiązawszy powrozy, spuścili oprawcy martwe ciała lotrów na ziemię, po czym zwlekli je w dolinę między wzgórzem i murami miejskimi, tu je zagrzebali. Przyjaciele Jezusa, widząc to okrutne postępowanie z łotrami, zlękli się tym bardziej, że oprawcy, pogrzebawszy łotrów, wrócą i tak samo postąpią z Jezusem. Wtem dziesiętnik Cassius Longinus, człowiek 25-letni, prędki, gorliwy w pełnieniu służby, który wszystkim swym czynnościom nadawał wielkie znaczenie, a przy tym miał wzrok słaby, zezowaty, co narażało go nieraz na szyderstwa podwładnych, uczuł się nagle ogarnięty dziwnym zapałem. Okrucieństwo i podła zrogość siepaczów, trwoga świętych niewiast, a przy tym łaska nagłej świętej gorliwości, uczyniły go wypełnicielem proroctwa. Rozciągnął włócznie, złożoną dotychczas w kilkoro, nasadził ostrze, po czym zwróciwszy konia popędził go gwałtownie na wąski wzgórek krzyżowy, wstrzymał go przed nowo powstałą szczeliną. Tak stojąc między krzyżem Jezusa a dobrego łotra, na prawo od zwłok Zbawiciela, ujął włócznie obiema rękami i z taką gwałtownością wbił ją w zapadnięty, naciągnięty prawy bok Zbawiciela, że włócznia, przebiwszy wnętrzności i serce, wyszła troszkę lewym bokiem, utworzywszy małą ranę. Gdy następnie włócznie swą nagle wyciągnął, buchnął z szerokiej rany prawego boku obfity strumień krwi i wody, oblewając zbawienienną łaską jego podniesione do góry oblicze. W tej chwili zeskoczył Cassius z konia, upadł na kolana i bijąc się w piersi, głośno wobec wszystkich wyznał Jezusa i oddał mu cześć. Najświętsza Panna i święte niewiasty, wpatrzone wciąż w Jezusa, ujrzały nagle z trwogą, że Cassius zamierza się włócznią na Jezusa, wraz z uderzeniem włóczni wydarły okrzyk bolesny i przypadły do krzyża. Maryja uczuła ból straszny, przenikający jej serce. Jak gdyby to ją przeszył ten cios i zemdlona upadła na ręce przyjaciółek. Oczyszczony krwią i wodą z boku Zbawiciela Cassius tymczasem upadł już na kolana, wyznając głośno Jezusa i radośnie wielbiąc Boga, oto uwierzył, został oświecony i widział teraz jasno wszystko. Ozdrowiały i otworzyły się zarówno oczy ciała jego, jak i duszy. Wnet jednak ogarnęło wszystkich wzruszenie,
pomieszane ze czcią najgłębszą na widok krwi Zbawiciela z wodą zmieszanej, spienionej, zbierającej się w zagłębieniu skalnym pod krzyżem. Cassius, Maryja Panna, święta niewiasty, rzucili się ku krzyżowi, zaczęli czerpać czarkami ten drogocenny skarb i przelewać do flaszek, resztki nawet starannie wysuszyli chustami. Cassius, oświecony na duchu i oczyszczony na ciele, zmienił się zupełnie, wzruszony głęboko i pokorą wielką przejęty. Żołnierze, skruszeni cudem, jaki się stał na ich dowódcy, upadli także na kolana i bijąc się w piersi wyznawali Jezusa. A krew z wodą zmieszana, płynęła wciąż obficie z szeroko otwartego, prawego boku Jezusa, spadała na czystą skałę i zbierała się na niej spieniona. Obecni czerpali ją i zbierali z rozrzewnieniem nadzwyczajnym. Niejedna łza Maryi i Magdaleny zmieszała się z tą krwią. Siepacze nie wrócili już, bo otrzymali tymczasem od Piłata nowy rozkaz nietykania ciała Jezusa, jako oddanego Józefowi z Arymatei do pogrzebania. Włócznia Cassiusa składała się z kilku części, dających się wsuwać jedna w drugą, złożona, wyglądała jak średnio długa, silna laska. Grot opatrzony był u góry płaskawą, gruszkowatą główką, na którą u góry zakładało się dwa małe ostrza haczykowate i wtedy dopiero włócznia gotowa była do użytku. Opowiedziane zdarzenia zaszły zaraz po 16:00, podczas gdy Nikodem i Józef z Arymatei zajęci byli zbieraniem przyborów do pogrzebania Jezusa. Słudzy Józefa z Arymatei, wysłani do czyszczenia grobowca, przynieśli przyjaciołom Jezusa na Golgocie wieść, że Piłat pozwolił Józefowi zdjąć zwłoki Jezusa i złożyć w swoim grobie. Więc też Jan powrócił zaraz z świętymi niewiastami do miasta na górę Syon, by postarać się o niektóre przedmioty, potrzebne do pogrzebu, a głównie, by Najświętsza Panna mogła odpocząć i trochę się pokrzepić. Miała tam Najświętsza Panna małe mieszkanko w bocznych budynkach przy wieczerniku. Nie weszli do miasta bramą najbliższą, bo ta była zamknięta i osadzona żołnierzami, których dostarczył faryzeuszom Piłat na ich żądanie wobec niepewnej postawy tłumów, skierowali się zatem więcej ku południowi, ku bramie wiodącej do Betlejem. 4. Krótki opis niektórych miejscowości dawnej Jerozolimy. Od wschodniej strony Jerozolimy na południe od południowo-wschodniego rogu świątyni, pierwsza z rzędu była brama, wiodąca poza mury do przedmieścia Ofel, zaś z drugiej strony na północ od północno-wschodniego rogu świątyni była brama owcza. Na przestrzeni między tymi dwiema bramami otworzono niedawno trzecią bramę, wiodła ona do kilku ulic, biegnących wzdłuż wschodniego stoku góry świątynia zamieszkałych przeważnie przez kamieniarzy i innych robotników. Mieszkania ich przylegają do fundamentów świątyni. Domy na tych ulicach są przeważnie własnością Nikodema. Zamieszkujący je kamieniarze, płacą mu czynsz gotówką, lub odrabiają w warsztatach, a tak pozostają w stosunkach z nimi z Józefem z Arymatei, który znów posiada w swych dobrach wielkie złomy kamienia i tym handluje. Nikodem tu właśnie też kazał niedawno wybić w murach tę piękną bramę, którą nazwano Bramą Moriach. Po ukończeniu jej, pierwszy Jezus wjechał nią do miasta w Niedzielę Palmową. Wszedł więc do miasta nową bramą Nikodema, którą nikt jeszcze nie szedł, a pochowany został w nowym grobowcu Józefa z Arymatei, w którym nikt przed nim nie spoczywał. Bóg tak widocznie zrządził. Bramę tę zamurowano w późniejszych czasach. Powstała o niej legenda, że bramą tą wejdą kiedyś znowu chrześcijanie do Jerozolimy. Do dziś jeszcze jest w tej stronie owa zamurowana brama, którą Turcy zowią Złotą Bramą. Linia prosta, poprowadzona od bramy owczej na zachód poprzez wszystkie mury, przechodzi środkiem między północno-zachodnim krańcem Syonu a Golgotą. Od tej bramy na Golgotę jest w prostej linii 3 kwadranse drogi, zaś od pałacu Piłata około 58 godzin drogi. Zamek Antonia stał przy północno-zachodnim rogu góry świątyni na wystającym cyplu skalnym. Wychodząc z pałacu Piłata przez bramę ku zachodowi, ma się zamek po lewej ręce. Na wysokim murze zamkowym był w jednym miejscu otwarty plac, wychodzący na forum, stąd wydawał Piłat ludowi różne ogłoszenia, na przykład ogłaszał nowe prawa.
Idąc drogą krzyżową w obrębie miasta, miał Jezus nieraz górę Kalwarii po prawej ręce. Droga musiała iść głównie w kierunku południowo-zachodnim. Ze śródmieścia wyszedł Jezus bramą, która wiodła przez wewnętrzny mur miejski, biegnący ku górze Syon, do znacznej wysokości zabudowanej. Poza tym murem rozciąga się dzielnica, obejmująca więcej ogrodów niż domów. Tutaj są także od strony zewnętrznego muru piękne grobowce o wejściach murowanych, lub sztucznie wykutych, a nad nimi na górze są często gęsto wcale ładne ogródki. W tej stronie miasta stoi dom Łazarza, piękne ogrody, należące do niego, rozciągają się ku bramie narożnej aż do muru zewnętrznego, który skręca tu z zachodu ku południowi. Osobna furtka prowadzi do tych ogrodów spoza murów, jak mi się zdaje, koło bramy owczej. Jezus i uczniowie wchodzili nieraz tędy i wychodzili za zezwoleniem Łazarza. Ową bramą przy północno-zachodnim rogu świątyni wychodzi się na drogę, wiodącą do Betsur, która to miejscowość leży dalej na północ niż Emaus i Joppe. Na północ za murem zewnętrznym znajdują się grobowce królewskie. Dzielnica zachodnia, nie bardzo jeszcze zabudowana, leży najniżej, zniża się powoli w kierunku ku murom miejskim. Tuż przed nimi podnosi się znowu falisto, tworząc garb, zasiany gęsto pięknymi ogrodami i winnicami. Poza nim biegnie jeszcze w obrębie murów szeroka, brukowana droga, miejscami dostępna dla wozów. Z tej drogi prowadzą wejścia na mury i wieże, bo wieże tamtejsze nie mają wejść wewnątrz, jak u nas. Z drugiej strony murów opada znowu grunt w dolinę, a więc mur w tym miejscu wznosi się jakby na podwyższonym wale. Spadzisty stok przed murami obsadzony jest także ogrodami i winnicami. Idąc drogą krzyżową, nie przechodził Jezus przez dzielnicę ogrodową. Wychodząc z miasta, miał ją po prawej ręce od północy i stamtąd właśnie nadszedł Szymon Cyrenajczyk i spotkał się z orszakiem Jezusa. Brama, którą wyprowadzono Jezusa, nie jest zwrócona wprost ku zachodowi, lecz w tę stronę, która wskazuje słońce o 4:00 po południu. Od bramy tej na lewo ciągnie się mur nieco ku południowi, następnie robi nagły zakręt ku zachodowi, potem znów zwraca się na południe i okrąża górę Syon. W tej samej stronie na lewo od bramy w kierunku ku Syonowi stoi poza obrębem murów potężna baszta, jakby twierdza jaka. Obok bramy leży na lewo bardzo blisko druga, są to dwie najbliższe sobie bramy, bo nie dalej leżą jak u nas w Dulmen brama zamkowa od Ludinghaspurskiej. Druga ta brama, zwrócona ku zachodowi, prowadzi na drogę, skręcającą nieco na lewo ku Betlejem. Tuż za bramą, którą wyprowadzono Jezusa, zwraca się droga na prawo ku północy na górę Kalwarii, zwróconą do miasta wschodnim, stromym stokiem, podczas gdy stok przeciwległy zachodni bardzo łagodnie opada na dół. Z góry widać było kawałek drogi do Emaus, przy tej drodze jest łąka, na której zbierał Łukasz zioła, idąc z Kleofasem po zmartwychwstaniu do Emaus i wtedy to spotkali Jezusa. Wzdłuż murów miejskich ciągną się ogrody, winnice i cmentarze. Krzyż Chrystusa zakopano u podnóża góry Kalwarii od strony północno-wschodniej. Z drugiej strony są znowu piękne tarasowate winnice. Wisząc na krzyżu zwrócony był Jezus twarzą na północny zachód, mniej więcej w stronę, którą wskazuje na kompasie 10:00. Zwróciwszy głowę na prawo, mógł Jezus widzieć z krzyża część zamku Antonia. Patrząc ze wzgórka krzyżowego ku południowi, widzi się dom Kajfasza, stojący poniżej zamku Dawida. 5. Ogród i grób Józefa z Arymatei. Ogród Józefa rozciąga się przy bramie betlejemskiej na wyżynie podchodzącej pod mury miejskie, a oddalony jest od góry Kalwarii przynajmniej o 7 minut drogi. Ogród to piękny o wielkich, rozłożystych drzewach. Wśród drzew widać miejscami cieniste łączki, nie brak i ławek, zapraszających do miłego spoczynku. Wchodząc do ogrodu z doliny od strony północnej i idąc dalej szeroką, wygodną ścieżką, widzi się, że na lewo ciągnie się ogród dalej pod górę wzdłuż murów miejskich. Zaś po prawej stronie ścieżki kończy się ogród niedaleko i tutaj to stoi wielka, odosobniona skała, w której znajduje się grobowiec.
Wejście do groty grobowej zwrócone jest wprost na ścieżkę. Stojąc u wejścia, widzi się przed sobą ciągnące się w górę ogród i mury miejskie. W południowo-zachodniej i w północno-zachodniej ścianie tejże skały są jeszcze dwa niskie wejścia do dwóch mniejszych grobowców. Wzdłuż zachodniej ściany biegnie wąska ścieżka. Do głównego grobowca schodzi się od strony wschodniej w dół po schodach, bo grobowiec leży głębiej niż grunt ogrodu. Wejście to pierwsze zamknięte jest plecionką. Wewnątrz tworzy grobowiec obszerną grotę, tak wielką, że z obu stron może stanąć pod ścianami po czterech ludzi, a inni mogą wygodnie środkiem przenieść zwłoki. Od tylnej, zachodniej ściany, naprzeciw drzwi zaokrągla się grota w niszę szeroką, a niezbyt wysoką. Ściany schodzą się tu w górze, tworząc sklepienie nad łożem grobowym, wysokim przeszło dwie stopy. Łoże grobowe jest to po prostu kawał skały w kształcie skrzyni podłużnej lub trumny, występujący z tylnej ściany groty, a tworzący z nią jedną całość. Łoże to wyżłobione jest tyle, że mogą się w nim wygodnie pomieścić zwłoki, owinięte w całuny. Łoże nie zajmuje całej szerokości niż od ściany do ściany, owszem z jednej i z drugiej strony między ścianą a grobem może stanąć człowiek, a także z przodu przed grobem jest miejsce dla jednego człowieka, chociażby zamknięte były drzwi niszy. Drzwi, zamykające nisze, są z miedzi, czy z jakiegoś innego metalu, otwierają się na dwie połowy na obie strony, gdzie wspierają się o ściany boczne. Nie są osadzone prostopadle, lecz ukośnie, a niezbyt wysoko nad ziemią, tak, że można je zamknąć, przytoczywszy pod nie kamień, który w tym celu leżał jeszcze przed wejściem do groty. Przytoczono go dopiero później, po złożeniu pana do grobu i przywalono nim zamknięte drzwi niszy. Kamień to ogromny, zaokrąglony nieco z jednej strony umyślnie, bo i ściany nie kończą się przy drzwiach niszy pod kątem prostym, lecz nieco się zaokrąglają. By drzwi, przywalone kamieniem, otworzyć, nie potrzeba go wytaczać z groty, co wobec szczupłości miejsca byłoby zbyt uciążliwym. W tym celu jest umyślnie uwieszony w sklepieniu łańcuch, który przeciąga się przez kółka, wpuszczone w kamień i następnie, podciągając łańcuch, usuwa się kamień na bok, ale w każdym razie potrzeba do tego kilku silnych mężczyzn, a ci dobrze się namęczą, nim kamień usuną. Grota cała jest czyściutko wykonana. Skała, w której wykuta jest grota, jest koloru białego, żyłkowana w delikatne prążki czerwone i brunatne. Naprzeciw wejścia do groty umieszczona jest w ogrodzie ławka kamienna. Wierzch skały zarośnięty jest murawą, widać było zeń, górę Syon, wieżę, bramę bedlejemską, wodociąg i studnię Gichon. 6. Zdjęcie z krzyża. W tym czasie, gdy przy krzyżu kilku tylko żołnierzy zostało na straży, widziałam, jak od Betanii nadeszło doliną pięciu mężów, zbliżyli się ostrożnie do placu egzekucji, spoglądali chwilę na krzyż i znowu się oddalili. Mniemam, iż to byli uczniowie. Józefa z Arymatei i Nikodema widziałam dziś trzy razy w tej stronie, jak gdyby śledzili za czymś i coś układali. Pierwszy raz widziałam ich tu w pobliżu podczas krzyżowania. Później przyszli obaj popatrzeć, czy tłum się rozszedł, po czym odeszli do grobowca, poczynić niektóre przygotowania. Stamtąd przyszli znowu aż pod krzyż, przyglądnęli się mu dobrze i zbadali teren wkoło, układając plan zdjęcia ciała Jezusa, po czym powrócili do miasta. Nie od rzeczy będzie wspomnieć tu, że Anna Katarzyna w ciągu tych czterech lat, w których spisywałem jej widzenia, opowiadała dokładnie dzieje wszystkich świętych miejsc w Jerozolimie, począwszy od pierwszych czasów chrześcijańskich. Widziałam, jak te miejsca na przemian to ulegały zniszczeniu, to podnosiły się, jak czczono je potajemnie i publicznie i sama także cześć im oddawała. Gdy święta Helena odnalazła drogę krzyżową Jezusa, zbudowała w Jerozolimie kościół świętego grobu i w nim kazała poumieszczać kamienie i odłamy skalne, które były świadkami męki i zmartwychwstania Pańskiego. Umieszczone w tej szczupłej przestrzeni, pozostawały te święte pamiątki pod opieką miasta. Otóż świątobliwa Katarzyna, widząc w objawieniu ten kościół, oddawała cześć skale,
w której stał krzyż, grobowemu łożu Jezusa i innym częściom grobowca Jezusa, porozmieszczanym każda w osobnej kapliczce. Czasem jednak, gdy chciała uczcić nie tak sam grób Jezusa, jak raczej to miejsce, gdzie stał grób, wtedy zdawało się, że duch jej odwiedza te miejsca, a wprawdzie gdzieś w bliskości, ale jednak dość daleko od miejsca, gdzie stał krzyż. Teraz zajęli się przysposobieniem przyborów do balsamowania. Służący ich wzięli oprócz innych przyborów do zdjęcia świętego ciała także dwie drabiny ze stodoły, stojącej obok wielkiego domu Nikodema. Drabiny te, były to długie żerdzie, w których powbijane były rzędem z obu stron kołki, jako szczeble. Drabiny opatrzone były hakami, dającymi się wedle potrzeby przesuwać wyżej i niżej, by można było drabinę dowolnie przymocować, lub by można było na takim haku powiesić jakieś narzędzie, gdy miało się obie ręce zajęte. Bogobojna niewiasta, u której zakupili przybory do balsamowania, zapakowała wszystko bardzo wygodnie. Nikodem kupił 100 funtów ziół i wonności, co na naszą wagę wynosiło 37 funtów, jak to kilka razy wyraźnie się dowiedziałam. Zapakowane to było w małych baryłeczkach, z łyka, które nieśli zawieszone na szyi. W jednej baryłce był jakiś proszek. Pęki ziół zapakowane były w sakwach z pergaminu, czy ze skóry. Józef niósł także drogą, wonną maść w puszce ładnej, czerwonej, z niebieską obwódką. Nie wiem, z czego ta puszka była zrobiona. Słudzy, jak już wspomniałam, nieśli na noszach naczynia, wory, gąbki i narzędzia, także ogień nieśli w zamkniętej latarce. Słudzy ci poszli nieco naprzód i wyszli z miasta inną bramą, zdaje mi się, betlejemską. Idąc przez miasto, przechodzili koło domu, w którym znajdowała się Najświętsza Panna z niewiastami i Janem, wróciwszy z góry Kalwarii, by postarać się o niektóre przybory do pogrzebu. Widząc sługi, idące na górę Kalwarii, zebrały się zaraz niewiasty i poszły tamże za nimi z Janem, w pewnym oddaleniu. Było ich coś 5, a niektóre niosły pod płaszczami spore zawiniątka z chustami. Niewiasty zawsze, wychodząc z domu pod wieczór, lub w ogóle na wykonywanie jakichś praktyk religijnych, zwykłe były otulać się starannie długą chustą, na dobry łokieć szeroką począwszy od jednego ramienia, owijały się całe szczelnie i kończyły na drugim ramieniu, nawet głowa okryta była tą chustą. Tak owinięte, mogły tylko małe kroki stawiać. Dzisiaj osobliwie podpadał mi strój ten, był to bowiem strój żałobny. Józef i Nikodem ubrani byli także w suknie żałobne. Mieli czarne przedramionczka i takież manipuły, dalej szerokie pasy, a od góry do dołu otulani byli w długie, obszerne płaszcze, barwy brudno-szarej, płaszcz osłaniał nawet głowę. Szli nie za sługami, lecz ku bramie, którą wyprowadzono Jezusa. Na ulicach cicho było i pusto. Mieszkańcy, nie ochłonąwszy jeszcze z przestrachu, siedzieli zamknięci w domach, wielu ze skruchą czyniło pokutę. Mała tylko część pamiętała o wykonaniu przepisanych ceremonii świątecznych. Gdy Józef i Nikodem przybyli pod bramę, zastali ją zamkniętą. Ulice najbliższe i mury obsadzone były żołnierzami, których przysłał Piłat faryzeuszom na ich żądanie, kiedy to po drugiej godzinie lękali się wybuchnięcia rozruchów. Dotychczas nie odwołano tych oddziałów, więc stały wciąż na straży. Józef pokazał żołnierzom rozkazał Piłata na piśmie, by go przepuszczono, na co oświadczyli żołnierze, że chętnie go puszczą, ale że brama tak się zacięła, widocznie przez strzęsienie ziemi, iż nie można jej w żaden sposób otworzyć. Dlatego też i się pacze, wracając po połamaniu kości łotrom, nie mogli przejść tędy, lecz musieli iść na bramę narażoną. Rzeczywiście nikt nie mógł otworzyć bramy, ale gdy Józef i Nikodem ujęli za rygle, brama otworzyła się ku ogólnemu podziwowi nadzwyczaj lekko. Powietrze było posępne, mgliste. Przybywszy na górę Kalwarii, zastali tam już Józef i Nikodem swych służących i święte niewiasty, które siedziały zapłakane naprzeciw krzyża. Kasjus i nawróceni żołnierze stali w pewnym oddaleniu, przejęci trwożną czcią i uszanowaniem. Józef i Nikodem opowiedzieli Janowi i świętym niewiastom, jakie to czynili starania,
by uratować Jezusa od śmierci sromotnej, a niewiasty nawzajem opowiadały im, jako z trudem tylko udało im się odwieźć siepaczów od połamania kości Jezusowi, jak spełniło się proroctwo, a Kasjus przebił włócznią bok Jezusowi. Gdy nadszedł jeszcze setnik Abenadar, rozpoczęto z oznakami wielkiego smutku i czci, najświętsze dzieło miłości. Przyjaciele ci i wyznawcy Jezusa rozpoczęli zdejmowanie z krzyża i przysposobienie do pogrzebu świętego ciała ich Pana, Mistrza i Odkupiciela. Najświętsza Panna i Magdalena usiadły po prawej stronie pagórka między krzyżem Jezusa a Dymasa, inne niewiasty zajęły się porządkowaniem wonności, chust, gąbek i naczyń. Kasjus zbliżył się do przybyłego Abenadara i opowiedział mu, jak to doznał cudownego uzdrowienia wzroku ciała i duszy. Wszyscy wzruszeni byli głęboko i przejęci smutkiem, na twarzach wszystkich malowała się uroczysta powaga, przebijała miłość głęboka, niepotrzebująca wielu słów na wyrażenie swych uczuć. Święta czynność odbywała się z pośpiechem, a zarazem uwagą troskliwą, czasami wydzierał się z czyichś piersi jęk żałosny lub westchnienie. Magdalena przede wszystkim wzruszona była gwałtownie i pogrążona w bezmiernej boleści, poza którą nie miała względu na nic i na nikogo. Nikodem i Józef przystawili drabinę z tyłu do krzyża i weszli na górę, wziąwszy z sobą wielką chustę, do której w trzech miejscach przyszyte były trzy szerokie rzemienie. Owinąwszy Pana chustą, przyciągnęli rzemienie i przymocowali nimi ciało Jezusa do pnia krzyża pod pachami i pod kolanami, tak samo przymocowali ręce chustami do ramion krzyża. Tułów ciała Jezusa, ciążący przy skonaniu całym ciężarem ku kolanom, spoczywał teraz w siedzącej postawie na chuście wielkiej, przez ramiona krzyża przerzuconej i przymocowanej. Ręce nie wisiały już na gwoździach i nie rozdzielały się, bo ciało, podciągnięte do góry i przymocowane, nie ciążyło ku dołowi. Do wyjmowania gwoździ wzięto się w ten sposób, że wybijano je z tyłu sztyfcikami, przyłożonymi do końców gwoździ. Wstrząśnienia, wywołane uderzeniami, nie dawały się bardzo odczuć rękom Jezusa. Gwoździe wypadały łatwo z szerokich ran, tym bardziej, że ręce nie były już naciągnięte jak pierwej. Wybiwszy lewy gwóźdź, spuścił Józef owiniętą rękę lekko wzdłuż ciała. Nikodem tak samo, przywiązawszy mocno prawą rękę Jezusa i głowę cierniem ukoronowaną, opuszczoną dotychczas na piersi, wybił prawy gwóźdź i obwiązaną rękę opuścił lekko na dół. Tymczasem setnik, Abenadar, wybił z wielkim trudem ogromny gwóźdź, przykuwający nogi. Upadłe gwoździe podniósł ze czcią Kasjus i złożył je na ziemi obok Najświętszej Panny. Teraz przestawiano drabinę naprzód krzyża po obu stronach, tuż obok Najświętszego Ciała. Znowu wyleźli na górę Józef i Nikodem, odwiązali górny rzemień od pnia krzyża i zawiesili go na hakach, wbitych do drabin. To samo uczynili z dwoma innymi rzemieniami tak, że teraz chusta z ciałem Jezusa wisiała wyłącznie na drabinach. Schodząc powoli, odczepiali rzemienie od góry i zawieszali na coraz niższych hakach, a drogocenny ciężar spuszczał się coraz niżej ku ziemi. Setnik Abenadar wylazł na schodki ruchome, ujął rękoma nogi Jezusa poniżej kolan i zszedł na ziemię, a tymczasem Nikodem i Józef, trzymając w ramionach ciało Jezusa u góry, schodzili stopień po stopniu z drabiny lekko, ostrożnie, jak gdyby dźwigali najukochańszego przyjaciela, ciężko zranionego. Tak dostało się to najświętsze, umęczone ciało Zbawiciela z krzyża na ziemię. Nadzwyczaj wzruszającym i rozczulającym był widok zdejmowania Jezusa z krzyża. Robiono wszystko ostrożnie z uwagą, jak gdyby obawiano się sprawić Panu najmniejszą boleść. Wobec Najświętszego Ciała przejmowała wszystkich taka sama miłość i cześć, jaką czuli względem Najświętszego ze Świętych za Jego życia. Obecnie mieli bez przerwy zwrócone oczy na ciało Pana, przy każdym poruszeniu ciała objawiali swą boleść, smutek i troskę łzami i całym zachowaniem. Cisza panowała, ci, co zajęci byli zdejmowaniem ciała, odzywali się tylko w ten czas, gdy koniecznie było potrzeba, a i to półgłosem, mimowolnym przejęci szacunkiem dla zwłok Chrystusa. Gdy przy wybijaniu gwoździ rozległo się uderzenie młotka,
Nowa boleść ścisnęła serce Najświętszej Panny, Magdaleny i wszystkich, którzy byli obecni przy krzyżowaniu. Odgłos uderzeń przypominał im chwilę okrutnego przebijania Jezusa na krzyż. Zadrżeli, bo zdało im się, że znowu usłyszą bolesny jęk Jezusa, ale widząc, że usta te zamknęła już chłodna dłoń śmierci, zaczęli znów boleć nad jego zgonem. Zdjąwszy ciało, odkryli je Nikodem i Józef starannie od kola nasz do pasa i owinięty w chustę złożyli w ręce matki bolejącej, która, przejęta boleścią bezmierną, z tęsknotą wyciągnęła